Bohaterzyca nowych czasów. Wanda Traczyk-Stawska została w głosowaniu rzekomo warszawianką roku 2021. Może to i dobrze, bo zajęła miejsce niejakiej Marty Lempart, więc lepiej może ona niż tamta. Ale za rok będzie zmiana, czyli doprowadzamy to wszystko do absurdu. Warszawianka roku to jest coś bardzo zaszczytnego. To jest osoba, która wśród innych warszawianek wyróżnia się w sposób szczególny. A czym wyróżnia się pani Wanda Traczyk-Stawska? No właśnie. Obiecałem Państwu niedawno, że zajmę się szczególną postacią, panią Wandą Traczyk-Stawską. Ta, która przemawia, która zabiera głos, ta, która uzurpuje sobie prawo do bycia reprezentantem całej strony powstańczej, uczestników Powstania Warszawskiego. Przecież to były tysiące ludzi. Ludzie mieli bardzo różne orientacje polityczne. Jedni mieli jakieś przekonania bardzo wyraźne, inni nie mieli żadnych. Byli pod tym często na tyle młodzi, że nie afiszowali się, nie angażowali się w jakieś działania polityczne, ale poznając tych ludzi przez wiele lat, w sumie już teraz dziesiątki lat, mogę powiedzieć, że olbrzymia większość z nich stanęła na wysokości zadania nie tylko wtedy, kiedy było powstanie, nie tylko wtedy, kiedy byli w konspiracji, ale przede wszystkim później. Przeszli ten okres z godnością. Są dwa rodzaje starzenia się. Są ludzie, którzy starzeją się, tracą siły, później odchodzą, ale z godnością, otoczeni szacunkiem najbliższych, ale także nieznajomych, ludzie, którzy ich będą i zawsze będą ich szanować za to, co zrobili. I drugi rodzaj to są ci uzurpatorzy, którzy uważają, że im się wszystko należy. Co tam, panie powstanie, co tam, Bur Komorowski? Miałem takich rozmówców. Ja panu powiem lepiej, jak to było. Co on mógł wiedzieć? Ja żem był, ja żem widział, ja żem coś zrobił. Do tej kategorii ludzi należy Wanda Traczyk-Stawska. To jest maskotka pewnej orientacji politycznej. Ja rozumiem jej wiek, rozumiem jej nawyki, rozumiem chęć zaistnienia jeszcze w tych ostatnich chwilach na tym padole, żeby być kimś, ale jak i w imię czego? Poza tym jest pewna sfera, która nazywa się godność. Odchodzenie z godnością i podchodzenie z godnością do przeszłości zawsze będzie wzbudzało mój szacunek, bez względu na orientację tych ludzi. Ale infra dignitatem, czyli poniżej godności, to jest coś, co nakazuje instynktownie takie osoby odrzucać. Ma bardzo wybiórczy życiorys, dlatego się tym zainteresowałem. Podaję różne szczegóły ze swojego życiorysu, które, mówiąc wprost, nie bardzo pasują do obrazu całości. Znalazłem dokumenty, rzeczywiście była w powstaniu, brała w nim udział. Są dwa rodzaje dokumentów. Jeden z datą urodzenia 1929, czyli miałaby 15-16 lat. I drugi dokument, gdzie ona ma tych lat 17. Przypuszczam, że to jest tylko zwykła omyłka w dokumencie, że to chodzi cały czas o tę samą osobę. Ranna, odznaczona Krzyżem Walecznych i chwała jej za to i przy tym powinna pozostać. Jeśli zabiera głos w sferze publicznej, to trzeba to robić umiejętnie, z taktem, nikogo nie obrażać, nikomu nic nie odbierać. Ona tego nie potrafi. Jeśli walczy z stroną powstańczą, ta, która jej nie pasuje, a właściwie nie pasuje jej mocodawcom, to mamy prawo przyglądać się jej życiorysowi. I tu są różne ciekawostki. Ona twierdzi, że wysłana z meldunkiem do pewnego miejsca, jak się powstanie rozpoczynało, od razu dostała pistolet i zaczęła strzelać. Została strzelcem. Hola, hola, zaraz. Broń to nie było coś, co się wtedy rozdawało. To nie były cukierki rozdawane przez Mikołaja na święta Bożego Narodzenia, czy z okazji jakichś imprez okolicznościowych. Tego nie było w nadmiarze. Broń dawano tylko tym, którzy na nią zasługiwali, w tym najlepszym znaczeniu tego słowa, którzy potrafili z niej zrobić użytek. Czy ona przeszła jakieś szkolenia? Czy ona gdzieś należała do jakiejś jednostki bojowej wcześniej? Nic o tym nie wiemy. Ale dobrze, niech będzie. Tę zasługę z powstania ma. Natomiast
Cały jej życiorys, kompilowany przez nią samą, zaczyna być mniej ciekawy. Twierdzi, że brała udział w akcji N. Jako osoba 15-14-letnia nie mogła brać udziału w akcji, która była wysoko wyspecjalizowaną akcją propagandową Komendy Głównej Armii Krajowej. To była akcja, która została specjalnie wymyślona, wprowadzona w życie, obowiązywała przez okres około 2 lat, która miała polegać na dezinformacji opinii niemieckiej, przede wszystkim niemieckiego wojska. Produkcja ulotek i broszur pozorujących jakiś niemiecki ruch oporu, antyhitlerowski, że oto są siły w Niemczech, które nie akceptują Hitlera, które chcą zawrzeć na jakichś normalnych warunkach pokój i chodziło o wprowadzenie fermentu w szeregach wroga. Niemcy dość szybko się zorientowali, że to nie jest działanie jakiejś opozycji niemieckiej, bo takiej po prostu nie było. I gdyby była, to sama by się pewnie zgłosiła na gestapo i opowiedziała o swoich zasługach, bo to byli po prostu Niemcy. Ale nie mogli tego ujawnić, że wiedzą, z dwóch powodów. Po pierwsze, wiedza o tym, czyli wiemy, że coś takiego jest, daje nam pewną przewagę. Po drugie, byłaby to właściwie akcja wymierzona w nich samych. Jeśli Polacy, mimo tej okupacji, strasznych warunków, są w stanie przeprowadzać akcje propagandowe na najwyższym poziomie, na poziomie jakościowym, akcje propagandowe, to znaczy, że Polacy są bardzo sprawni, a Niemcy sobie z tym wszystkim nie radzą. Zamiast wierzyć ślepo w te różne anuncjacje pani Wandy Traczyk-Stawskiej o akcji N, o jej uczestnictwie, o tym, co tam robiła, lepiej zapoznać się z tak zwaną literaturą przedmiotu. Nie mówię o dokumentach, dokumentów jest trochę, ale to jest żmudna praca archiwalna, porównywanie, badanie, sprawdzanie. Tak jak mówiłem, akcja niezwykle specjalistyczna, stojąca na bardzo wysokim poziomie, która nie miała odpowiednika w całej Europie. Żadna część żadnego ruchu oporu europejskiego tak zwanego nie odpowiadała temu, co osiągnęła Armia Krajowa w tym zakresie. Mamy literaturę wspomnieniową uczestników tej najwyższej próby, z najwyższej półki, najważniejsze osoby. Akcja N, wspomnienia 1941-1944. Olbrzymia książka, która wyszła w wydawnictwie Czytelnik w 1972 roku. Nie ma w tej publikacji osób, które znalazły się na emigracji. Wielka szkoda, takie były czasy, to była komuna, ludzie pisali pod cenzurą, ale jednak coś z nich zostało. Reszta, tak jak Tadeusz Rzęczychowski i inni, mogli publikować na Zachodzie i można tą resztę znaleźć i dorobić. Ale w tej publikacji, o której mówię, nawet PRL-owskiej, są bardzo wartościowe rzeczy. Tu są wspomnienia między innymi Stanisława Dąbrowy-Kostki, Edmunda Grudzińskiego, Jerzego Jarzębskiego, Andrzeja Korsaka, Stanisława Miedzy Tomaszewskiego, Bronisławy Podchorodeckiej, Jadwigi Raczyńskiej-Zając, Stanisława Smoleńskiego, Haliny Szwarc, Cecylii Taper-Korzeniowskiej, Filipa Trzaski, Zygmunta Walter-Jankę, podpułkownik Zygmunt Walter-Jankę, bardzo bliska mi osoba, znałem go osobiście i bardzo wysoko ceniłem, będę cenić, między innymi komendant Okręgu Śląskiego Armii Krajowej. Michał Wojewódzki, który odpowiadał za drukarnię państwa podziemnego. To są wybitne postaci Polski podziemnej. Nie ma tu pani Zofii Traczyk-Stawskiej. Dlaczego? Ona nie miałaby nic do powiedzenia. 15-14-letnie dziecko, co mogłoby napisać o akcji, o której nie mogło nawet wtedy wiedzieć, że taka akcja jest, bo to był przecież warunek nie dekonspirowania tej akcji, bo to nie miałoby sensu, żeby wszystkie dzieci wiedziały, latały z tymi ulotkami i wtykały Niemcom na ulicach Warszawy. To mieć miejsca nie mogło. A dzisiaj można wszystko. Każdy może wszystko. Rzecz bardzo trudna do dostania, to jest jednak upływ 50 lat, pół wieku, ale ci, którzy się z tym spotkają, warto, żeby się zapoznali, jak wyglądał poziom ideowego zaangażowania, jak wyglądała precyzyjna akcja propagandowa ze strony polskiego państwa podziemnego i dlaczego wszyscy inni podstawiają te swoje kopytka do kucia, jak te przysłowiowe żaby w kuźni. Mogą podstawiać, ale one podkute nie będą. Wspomnienia, które mówią wszystko i jednocześnie życiorysy, które mówią wszystko na nie. Ci, którzy chcieliby w tym uczestniczyć, mogą sobie pisać, że byli. Ja w to po prostu nie wierzę. Jak
kilkunastoletnie dziecko, no bo wtedy to było dziecko, mogło brać udział w czymś i być dopuszczone do tajemnicy, do czego nie miało prawa, bo nie miało. Jeśli tajemnica, to tylko dla tych, którzy byli w to rzeczywiście głęboko zaangażowani. Są publikacje, są dokumenty dotyczące tej akcji i wiemy, że nie każdy, nie wszędzie, nie wszyscy, nie zawsze mogli sobie tak po prostu wziąć udział w akcji N, bo dzisiaj w życiorysie to bardzo ładnie wygląda. To kwestionuję w całości. Uważam, że to jest z jej strony wymysł. Nie pierwszy, nie ostatni, nie ona jedna. Bardzo wielu byłych powstańców dopisywało sobie rzeczy i działania, do których nie mieli żadnych praw. Ona mówiła tak, mieliśmy akcję N, czyli mieliśmy, czyli jest elementem większej całości. Bierze udział w czymś w sposób zaangażowany, czego nie miała prawa nawet rozumieć. Ona nie miała prawa wiedzieć o tej akcji, a tu w tym przypadku wie jak najbardziej. W dodatku jest to osoba, która cały czas twierdzi, że walczyła o ideały LGBT. QRWA plus chyba jeszcze do tego dodać, czyli homo komanda w powstaniu, latały z tymi sześciokolorowymi szmatkami i Niemców raziły tą bronią ideologiczną. Wtedy chyba tak. Kto z powstańców w tamtym okresie rozumował o przeciwniku, rozumował o rzeczywistości na poziomie siusiaka i jego żeńskiego odpowiednika? W tych chorych głowach dzisiaj to się ulęgło, ale wtedy kto z powstańców by się z tym wszystkim orientował i w to wszystko angażował? Nie było żadnego homo komanda, nie było latania z takimi szmatkami i nie było tej ideologii, bo to było dla tych ludzi wówczas zupełnie obce. Oni żyli naprawdę wielkimi ideałami, żyli wartościami, bardzo wzniosłymi, a tu są sprowadzeni całkowicie do absurdu. I ta szczególna dbałość, troska pani Wandy Traczyk-Sawskiej o wrogów. Kwatera powstańców warszawskich na Warszawskiej Woli. Około 104 tysięcy szczątków ludzkich tam zgromadzonych, zakopanych, zwożonych z całej Warszawy. A ona twierdzi, że są tam Niemcy, Rosjanie i Żydzi. Brakuje jednego słowa. Jakiego? Polacy. Tam są powstańcy, czyli Polacy. Niemcy nie byli powstańcami. Rosjanie nie byli powstańcami. Żydów było tylu, ilu kot napłakał. Nie z ich winy, obiektywnie. Niemcy zadbali o to, żeby ich nie było. A ona w tym przypadku analizuje sytuację i pokazuje coś, co nie miało absolutnie miejsca. I jest wybielanie Ukraińców z drugiej strony. Ja rozumiem te dzisiejsze działania, ludzi, którzy nie mają historii o przeszłości żadnego pojęcia. Ale ci, którzy przeżyli powstanie warszawskie, ci, którzy albo widzieli na własne oczy, albo na wierząco dowiadywali się o bestialstwach Ukraińców, między innymi Ukraińców w służbie niemieckiej, nigdy nie zabraliby głosu w taki sposób, żeby ich wybielać, żeby ich oszczędzać propagandowo, żeby o nich mówić jak najlepiej, a nie jak najgorzej. Wtedy ludzie znali dobrze język ukraiński. Przecież bardzo wielu uczestników powstania pochodziło z tych ziem południowo-wschodnich, ze Lwowa dalej, znaleźli się akurat w Warszawie. I świetnie odróżniali język rosyjski od języka ukraińskiego. Tu nie było pomyłek. Ukraińcy brali udział w powstaniu, przeciwko powstaniu po stronie niemieckiej i popełniali najbardziej okrutne zbrodnie. Jeśli jej słowa, które brzmią tak, jej i jej koleżanki, ona występuje jakąś drugą powstańczynią, że największym wrogiem był człowiek oznaczony żółtą gwiazdą albo różowym trójkątem, czyli Żydzi, bo geje, lesbijki, biseksualiści, transseksualiści. Nie ma w tym Polaków. Znowu sprowadzenie powstania do poziomu siusiaka i żeńskiego odpowiednika. Z czym mamy do czynienia? Z absurdami, z tą chęcią popisywania się przez te elokwentne uczestniczki powstania, które rozmieniają swój autorytet albo rozmieniły całkowicie na drobne, tylko po co? Ludzie, którzy brali udział w powstaniu, przeżyli to godnie i późniejszy czas represji, albo mordowani, ci już nic nie mogli później powiedzieć, albo ci, którzy przeszli przez kilkanaście lat więzień komunistycznych, mieli zdanie jednoznaczne. Pani Wanda Traczyk-Stawska i jej koleżanka takiej historii nie mają, czyli nie zasługiwały na
złe traktowanie przez stronę komunistyczną. W związku z tym one teraz nie potraktują źle tej strony, bo ta strona im krzywdy nie zrobiła, ale zrobiła powstańcom. Ilu powstańców zostało zamordowanych po powstaniu w Polsce Ludowej? Ilu z nich wtrącono do więzienia? Ile rodzin skrzywdzono bezpowrotnie, ograbiono bezpowrotnie, wypędzono z tej ledwo co ocalałej, szczątkowej Warszawy? O tym się nie dowiadujemy. Ta maskotka, czyli pani Wanda Traczyk-Stawska, jest jedną w szeregu. Co jakiś czas pojawia się pseudoautorytet powstańczy, autorytet kombatancki, który wie lepiej, we wszystkim się pojawia, na wszystkich możliwych frontach działa i popiera wszystko to, co strona je popierająca im umożliwia. To jest TVN, to są te portale internetowe, to są różnego rodzaju wydarzenia samorządowe, gdzie Trzaskowski, wszyscy inni ręka w rękę idą razem z nimi. Tylko gdzie tak naprawdę idą? Co to za autorytety? Poprzednikiem Wandy Stawskiej był niejaki Tadeusz Filipkowski. Nawet podpułkownik Wojska Polskiego. Człowiek, który awansował w trybie niezwykłym, w trybie tak szybkim, że trudno byłoby dogonić to, co on rzeczywiście chciał osiągnąć. On się podawał, że był uczestnikiem Szarych Szeregów, powstańcem warszawskim, żołnierzem Armii Krajowej, dywersantem, świadkiem wydarzeń, był wszędzie, był zawsze i widział wszystko. Czy to jest prawda? Czy rzeczywiście coś takiego miało miejsce? Urodzony w 1932 roku, do konspiracji wstąpił rzekomo już w 1941 roku. Ile miał lat? 9. A później, równolegle z upływem czasu, rozwijał się. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, miał już lat 12, chociaż przypisywał sobie więcej. No, miałem tak naprawdę już prawie 13. Co też brzmi absurdalnie, bo nie było żołnierzy Armii Krajowej w tym wieku. To był absurd. Żołnierz Armii Krajowej to był człowiek, który miał przynajmniej 17 lat. Później, pod koniec okupacji, te kryteria zostały nieco rozluźnione i za szczególne zasługi po wcześniejszym stażu konspiracyjnym w organizacjach młodzieżowych przyjmowano osoby, które miały lat 16, po szczególnych poręczeniach i po ocenie szczególnej przydatności. To nie to, że każdy, który spełniał te kryterium wieku 16 lat, stawał się od razu żołnierzem. Wprost przeciwnie. Nic takiego nie miało miejsca. A Tadeusz Filipkowski, czyli ten odpowiednik pani Wandy Traczyk-Stawskiej, jako 9-12-latek, tak jak mówię, był wszędzie i widział wszystko. Był w Powstaniu Warszawskim, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Tak pisał we własnych życiorysach. A gdzie wtedy był? Na wsi Kieleckiej. I to kilkadziesiąt kilometrów od Częstochowy, na zabitej dechami wsi, gdzie nie było transportu. Nie miał możliwości dojechania do Częstochowy, oglądania tam czegokolwiek, bo nie miał jak. Dziecko 11-12-letnie nie podróżowało wtedy samo. To byłoby zbyt niebezpieczne i żadna rodzina by do tego nie dopuściła. A pułkownik Filipkowski mógł jak najbardziej. On występował w tym samym szeregu co ona przeciwko części powstańców warszawskich. Nienawidził formacji narodowych biorących udział w powstaniu. Kwestionował ich prawo do istnienia. Co to znaczy kwestionował? Formacje narodowe, czyli Narodowa Organizacja Wojskowa, Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne, Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne, ONR, Miecz i Pług, który wszedł 10 lipca 1944 roku w Warszawie do Narodowych Sił Zbrojnych, tej części, która była w Armii Krajowej, to są przecież oddziały powstańcze najwyższego lotu, największej, najlepszej próby. Zgrupowanie Chrobry 2, największe zgrupowanie powstańcze, ale bardzo wiele innych jednostek. Brygada dyspozycyjna zmotoryzowana koło, 1200 żołnierzy i oficerów, plutony i kompanie narodowe biorące udział w powstaniu, bataliony harcerskie Narodowej Organizacji Wojskowej. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj powstanie bez tych formacji. Zawsze na pierwszej linii walki, czyli najbardziej bohaterscy, a później najbardziej ograbieni z dorobku bojowego. Za przeproszeniem, nie możemy porównać dorobku bojowego ludzi z tych formacji
z tym, na co zasłużyła sobie pani Wanda Traczyk-Stawska. Szanowalibyśmy jej rolę, szanowalibyśmy jej poświęcenie, gdyby nie odbierała innym tego prawa do szacunku. A ona im to odbiera. I to samo robił Tadeusz Filipkowski. A przez co pani Wanda Traczyk-Stawska zyskała taki nieciekawy pseudonim? Bo ma. Jaki? My, powstańcy warszawscy, czyli pluralis majestatis. Ona jedna to jest powstanie. Cała reszta to jest w ogóle nieliczące się tło. I w tym momencie zdeprecjonowała swój własny dorobek, swoją własną przeszłość. Nie będzie szacunku dla kogoś, kto chce odebrać szacunek innym. A ona to po prostu robi. I jeśli to robi, to znaczy, że ma w tym jakiś określony cel. Jeśli jest zapraszana do określonych telewizji, do określonych wypowiedzi, do uczestniczenia przy boku Rafała Trzaskowskiego, nie wiem, jakie Trzaskowski ma zasługi dla polskiej niepodległości, działań powstańczych i tak dalej, to znaczy, że się identyfikuje z tamtą stroną, czyli kwestionującą prawdziwy wysiłek i sens formacji narodowych, jej zasług i jej cierpienia, jej krwi. Chce odebrać tym ludziom to, czego im odebrać się już nie da. Czy wszyscy ludzie, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, nawet ci, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, są bohaterami? Sprowadzając rzecz do absurdu, to tak, czyli byli tylko i wyłącznie bohaterowie. To jest nieprawdą. Bohaterami są tylko ci, których wyróżniamy w sposób szczególny z całej reszty. Nawet ci odznaczeni, nawet ci ranni zasługują na najwyższy szacunek, ale nie zawsze są bohaterami. Bohaterami są ci naprawdę wyjątkowi. A dzisiaj narobiło się takiego mętliku w tych młodych umysłach, że wszyscy, którzy założą jakiś mundur, przyczepią sobie jakieś świecidełka, dadzą głos do kamery, to od razu są bohaterami, bo tak są przedstawieni. A tłuszcza wyje i ryczy. O, jakie mamy bohaterstwo. Nie, sprowadźmy rzecz do normalności. Żyje jeszcze sporo uczestników Powstania Warszawskiego, ludzi odpowiednich wiekowo, nawet ponad 100 lat, którzy nie wypierają wszystkich innych, nie pchają się do pierwszego szeregu, nie wypinają piersi, żeby pokazać, że my to byliśmy najważniejsi. A pani Wanda, my powstańcy warszawscy, jakie ma prawo, żeby występować w imieniu innych i w imię czego chce zabierać głos we wszystkich możliwych i niemożliwych sprawach. Nie ma do tego prawa, ale jeśli chce to robić, to na własny rachunek. A ten rachunek jest taki, że deprecjonuje swój własny życiorys. Jej poprzednik, Tadeusz Filipkowski, był obwieszony jak kodomita wszystkimi możliwymi świecidełkami. Krzyż komandorski, oficerski, kawalerski, złoty, srebrny krzyż zasługi, krzyż Armii Krajowej i tak dalej. Jakiej Armii Krajowej? Uzurpator, który nigdzie nie był i nic nie robił, stał się bohaterem. Dlatego na wszystkich innych, którzy się identyfikują z tym środowiskiem, będę już od tej pory patrzył podejrzliwie. Nawet jeśli mieli jakieś zasługi, to je całkowicie przekreślili. A skoro tak, to pokazujmy ich w prawdziwym wymiarze. I pani Wanda też, obwieszona różnymi świecidełkami, w nieprawidłowej opasce powstańczej, z nieprawidłowym orzełkiem, ma do tego prawo. Dzisiaj przebierańcy są na porządku dziennym, to się wszystkim podoba. Każdy może sobie coś założyć, coś sobie przyczepić i mówić, ja to ja, my powstańcy warszawscy. Ale po co? Po co odbierać sobie samej godność? Bo to jest odbieranie godności. Odbieranie innym to jest odbieranie sobie. Nie chcesz szanować innych, bo są inne orientacji politycznej, to my nie będziemy szanować ciebie. Bo w imię tamtych ideałów, ci, którzy ginęli, oni nie patrzyli, czy mój dowódca jest takiej orientacji seksualnej, czy mój dowódca, czy mój komendant w tamtym okresie miał takie poglądy polityczne. Łączyło nas coś więcej. To wszystko było wtórne. To wszystko było mniej istotne. A dzisiaj sprowadzanie wszystkiego do podziałów powoduje to, że my w całości takie osoby tak naprawdę odrzucamy. A skoro odrzucamy, to mamy prawo do tego, żeby ich oceniać prawidłowo, tak jak na to zasłużyli. Przeciwników pani Wanda wyzywa od chamów. Bardzo eleganckie określenie starej damy. Bardzo starej damy. To jest właśnie to odchodzenie
tego świata w warunkach zaniku godności. Nawet jeśli ktoś jej się naraził, nawet ktoś jej się nie podoba, nie upoważnia do tego, żeby ona staczała się do poziomu Menela, który może rzucać w przestrzeni publicznej takimi określeniami. Dlaczego? Bo on spotka to samo. Trzeba o tym pamiętać. Jeśli ja wyzywam, to i mnie wyzwą. Jeśli ja będę wyzwana, to będę wrzeszczeć, że ja na to nie zasługuję. A ci, którzy tak ją określą, powiedzą, a ty co robisz? A ty dlaczego wyzywasz? Jakie masz do tego prawo? Nie masz prawa, w związku z tym nie zabieraj głosu. Nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. Nigdy nie była i nie będzie rzecznikiem środowiska powstańców warszawskich, bo ona jest sama. Nawet jeśli sobie dobierze do tego koleżankę, to będą dwie koleżanki. Na tle powstania to się w ogóle nie liczy. I to ma być bohater? Człowiek, który był grafomanem, człowiek, który sam opisał, jaka była jego droga na studia wyższe, jak to się stało, że w ogóle studiował. Grafoman w tym sensie, że jak się poczyta jego, nie wiem, dzieła, to trudno nazwać dziełami, ale jego te wypociny, które nie mają nic wspólnego z językiem polskim, to ręce i gacie opadają, jak niski, jak żenujący poziom mamy tych, których nam przedstawiają jako naszych bohaterów.